Hej, w tym poradniku pokażę Ci szybki i prosty sposób, jak możesz zrobić swoje własne Lightrix w programie SunVegas. Plus tego jest taki, że macie pełną kontrolę nad tym, jak ten Lightrix wygląda, a nie jesteście ograniczeni przez footage, który pobraliście w sieci, tylko możecie sami sobie skonfigurować go pod Waszą daną scenę, więc zapraszam do oglądania. Jesteśmy w programie. Ja już mam tutaj footage przygotowany. Jest to jakiś footage przejścia z materiału Ungraded Alexa footage, więc jakby na tym footage będę chciał zrobić ten efekt. A dlaczego na tym? Bo chciałem na innym, ale SunVegas ma problem z przeczytaniem go, więc aby się nie męczyć, zrobię go na tym footage'u, gdyż i tak zobaczycie, jak ten efekt wygląda, więc tworzymy sobie nowy track, tak aby ten track był nad naszym klipem. Ja sobie go przybliżę, tak aby widzieć całość mojego tracku. On wygląda w taki sposób. Nie ma żadnego słońca, więc Lightrix do tego ujęcia jest jakby zwykłym efektem, a nie jest wzmocnieniem światła obecnego w danym materiale, więc za jaką pomocą to robię? Wchodzimy sobie w Meta Generators i wybieramy sobie pole Solid Color, a następująco wybieramy kolor Orange. Mamy tutaj różne kolory. Możemy sobie dostosować kolory takie, jakie chcemy, aby nasz Lightrix miał. Mój tam był taki niebieski klip, można powiedzieć zimny klip, więc zrobię sobie bardziej, myślę, że bardziej niebieski Lightrix w taki sposób. Teraz obcinam sobie nasz materiał, tak aby on był po prostu na wysokości naszego klipu. Wchodzimy w opcję Pan Crop i w Pan Crop aktywujemy maskę. Oddalamy sobie trochę, wybieramy sobie piórko i piórkiem robimy jakiś tam kształt. Załóżmy, że chcę coś takiego, aby to szło mi poprzekątniej. Musimy wziąć pod uwagę, aby tych punktów było w miarę dużo, abyśmy mogli sobie następnie edytować to, co stworzyliśmy. Tworzę sobie klej, który był na pierwszej klatce, przenoszę ten klej na, klej na pierwszą klatkę, idę sobie jakiś tak, patrzę na osi, jak to wygląda, pójdę sobie może na jedną sekundę, ona jest trochę wcześniej. Ok, tutaj mam jedną sekundę i teraz za pomocą zwykłego kursoru albo tego możemy sobie zaznaczyć pojedyncze keje i teraz je edytować w jakiś sposób. O, mi się zaznaczyła ta animacja, a ja tego nie chcę. Spring Tanger. Nie, to będę musiał kursorem zrobić w takim razie, bo w tym przypadku zawsze mi się zaznacza opcja takiej animacji, a ja nie chcę, więc tworzymy sobie jakiś nowy wzór. Tylko ważne jest to, aby on był przy animacji nie był podobny do kolejnego. Czyli jak już animujemy coś, to tak, aby ten wzór nie był jakby taki kontrolowany, aby nie był taki sam. Idziemy na kolejną sekundę. I teraz jeszcze raz zmieniamy sobie kształt na taki, jaki chcemy. Ten Night Lightrix wyglądał, więc ja tu robię bardziej dowolny jakiś kształt, tylko tak, aby pokazać Wam ideę tego, jak to wygląda finalnie. Więc tu sobie go trochę obniżę, zrobię sobie coś takiego i coś takiego i coś takiego. Tak, aby każdy mój key się ruszał na tym materiale. Widzicie, jak teraz mi się porusza, więc idę na kolejną sekundę. Będę chciał go, aby on poszedł sobie teraz do góry, więc robię sobie taką mocniejszą animację tutaj. Przenoszę te keje na górę w taki sposób. Tu robię coś takiego. Robię coś takiego. Tak na górę. Tu przenoszę znowu. Jak widzicie, to jest po prostu edycja na kejach i tworzenie animacji. I mamy taki efekt. Coś takiego i teraz dam sobie na ostatnią klatkę i zrobię sobie jakąś delikatną animację już tam u góry bez jakiegoś tam większego rozmyślania, jak to ma wyglądać. Załóżmy, że stworzymy sobie coś takiego. No jak widzicie, ideę
mając pod uwagę, jaki macie wasz materiał, możecie sobie dopasować, jak chcecie tą animację. Ja w tym wypadku po prostu pokazuję wam ścieżkę drogi, jak możecie wykonać tą animację, więc to wygląda w taki sposób. Czyli jak widzicie, ten cała maska się edytuje w taki sposób. Jak puścimy sobie od początku, widzimy tą maskę na naszym materiale. Oczywiście to nie wygląda pięknie, więc teraz możemy sobie wybrać z efektu Gaussian Blur default i stworzymy sobie teraz większy Gaussian, na przykład coś takiego. Będziemy go mogli edytować, zobaczymy po prostu, wybierając tutaj opcję Add na mask, jak wygląda ten Gaussian i widzimy, że wygląda on w taki sposób. Więc możemy teraz sobie wejść znowu w FNVX i jeszcze bardziej dopasować, aby ten Light Leaks był bardziej łagodny i otrzymywaliśmy taki efekt. Jak widzicie, mamy Light Leaks, który wchodzi i idzie na górę naszego ujęcia. Możemy oczywiście sobie przyciągnąć z góry opcję Opacity i dopasować także moc tego Light Leaks do naszego ujęcia. Więc to było na tyle. Bardzo szybki i prosty poradnik, jak zrobić swój własny Light Leaks, taki podstawowy, bez jakichś większych zróżnicowań. Jak będziecie większe zróżnicowania, możecie sobie narzucić coś takiego jak Ramp Gradient z Aftera na ten efekt i stworzycie sobie gradient na przykład od jaśniejszego niebieskiego do ciemniejszego niebieskiego i ten efekt będzie trochę inny, będzie wam tak skalował trochę jasność i moc, nie tylko przez Gaussian, ale także przez jasność waszego Light Leaks. Więc to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.